serdecznie, witam was serdecznie w kolejnym niesamowitym odcinku na kanale Jack Reaguje. Jack Reakcje, dokładnie. Dzisiejszy odcinek jest niesamowity, dlatego że będziemy próbować nie powiedzieć słowa wow. Z tego co wiem, film jest naprawdę ciężki, więc postanowiłem zrobić jeszcze śmieszniej. To są koszulki. Jest ich, no nie wiem, 8, 10, 12 koło tutaj leżą obok mnie na krześle. Za każdym razem, kiedy powiem wow, muszę na siebie założyć jedną warstwę takiej koszulki. Zobaczymy, do jakiego momentu dojdę. Zapraszam do oglądania. Nice! A! Zostawcie suba na ten kanał, dobiłem 300 tysięcy i łapkę w górę. Pierwsze co mi przyszło do głowy, Jaki epicki telefon! Chyba, że to tapeta jest. Ale to jest futuryst. Nie! Czemu? Nie! Jak to widać? Co jest? Jak to mi ryje panie? Co to pierwsze się odwaliło w ogóle? Jak to mi zryło panie kompletnie? Dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego telefon zalali, a nagle przez okulary było widać, co jest w środku? Co jest? Jakie to było zarobiste? I prawie się nadziałem i prawie założyłem pierwszą koszulkę na siebie. Idziemy dalej. O! Babie lato. I to tak wyskoczy. Tak, dobra, okej, to znałem, Tutaj, jejeju, aż tak nie znałem tego. Ja myślałem, że to jest taki, przytulas, takie zwierzę z tego się robi po prostu. Ale to jest epickie. Obowiązkowo na słuchawkach oglądajcie, serio, warto. Ale muza do tego jest. Okej, to jest dobre, Dobra, na szczęście nie lubię tych obcieplaczy do rąk. To jest imponujące. Ej nie, to jest imponujące, jeżeli chodzi o szybkość nóg. Mnie zastanawia, w jaki sposób oni się nauczyli tak szybko biegać w miejscu. W sensie nie rozumiem zupełnie, w jaki sposób jest to możliwe, szczerze mówiąc. Tylko dlatego mi się to nie spodobało, dlatego że za każdym razem, kiedy widzę takie schody, to każdy się z nich spieprza, więc to nie jest żadne słowo na W-O-W-Y, tylko raczej takie, no ktoś to musiał kiedyś zrobić w końcu, żeby się nie wypieprzyć. Co? To jest taka szyba, czy co? Czy po prostu ktoś wszedł, zaparował i wyszedł, wyparował, wszedł, wyparował, waparował, zaparował. Wiecie o co chodzi, dobra, ale na razie nie jest to na tyle satysfakcjonujące, żebym chciał powiedzieć to słowo. Na szczęście! Co to do cholery jest? To nie wygląda satisfying w ogóle. To nie wygląda na wy-o-wy. Kompletnie, nie. Jakie kwiatki? Co? Szminka tak robi? Kiedyś to przetestujemy. Jakie ładne kwiatki w ogóle? Kurde! Dobra, już się, już się rozluźniłem, już minęło. Kurde! No i mamy pierwszy w tym odcinku, wow, zakładam koszulkę. Dobra. O kurde, dlaczego z długim rękawem sobie wybrałem od razu? Matko jedyna. Ojej, ojej. Ach. No ale wyszczuplające trzeba powiedzieć. No dobra, taki pies miała moja babcia, to nie jest żadne wy-o-wy. No nie, w sensie, co tu ma być satysfakcjonującego, zastanawiam się, co? Piec jest przypalony, gdyby go umyli tak porządnie, wiecie. To jest niesamowite, że akurat rzeczy zmieniają kolor pod wpływem ciepła. W ogóle dla mnie niesamowite jest to, i nie wiem jak to działa, że pod wpływem ciepła zmienia się kolor danej rzeczy. Proszę mi to wytłumaczyć w jakiś sposób w komentarzu. O kurde, ale zarąbiste to jest akurat. Ale było blisko teraz, ale złapałem się na wydłużeniu. Sami widzieliście. Kto się zajmuje robieniem takich rzeczy? Poważni ludzie z talentem. Nie to co ja reagujący tutaj na te właśnie filmy. Ja tego nie robię, ja reaguję na to. Ciężka praca, ciężka. Kurczę, gdybym ja tak umiał cokolwiek ciąć, naprawdę. To jest precyzja. Ja na ten moment czekam na takie najbardziej satysfakcjonujące wideo w całym internecie. No póki co jeszcze tego nie mam.
gubię się po prostu, bo lubię słowy o wymówić ogólnie, tak jak chyba każdy. Więc ciężar tej gry polega na tym, że to jest ciężkie w tym przypadku akurat, żeby tylko nie mówić tego słowa. No ciężka praca, no ciężka praca, serce boli jak się patrzy, ale trzeba. Czy to jest obieranie krewetek? Nie. Serio, ty tak umie to robić, dobrze? Ej, dobry jest, serio dobry. W ogóle zauważyliście, że większość to są Azjaci? Niesamowity naród akurat pod tym względem, że oni robią takie rzeczy. To bym bardziej zjadł. Naprawdę, zjadł. Co? Co? Jak? Jak? Nie wierzę w to. Z jaką lekkością ona to robiła? Jak Harry Potter po prostu. Proszę o zaklęcie tutaj. Wow, ale misko zajebista. Ja właśnie sobie przed... No nie! Stop! 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 Co jest? No nie! Wow, zarąbista miska? Miska? Serio? Było tyle rzeczy, a ja na mistę się zł... To jest żart. To jest już po prostu żart w moim przypadku. Ej, ja już się trochę nie mieszczę w to. Kurde, co jest? Ta koszulka. No w ogóle, najpierw ubrałem czarną koszulkę, potem na to bluzę. Tylko ta czarna koszulka była duża i bluza też duża. Więc zakładanie na to reszty ubrań, które są czyste, to aż mi szkoda ich prać. Ale no, jak widzicie, wygląda to klawo. Więc widzowie... Jestem duży bardzo w tym. Ciężko będzie jakkolwiek... Gorąco się robi, gorąco! Więc mam nadzieję, że już się nie zachwycę niczym takim pierdołowatym. Całkiem ciekawe, imponujące, niesamowite, pełne wrażeń. Co to jest? To ta krew. Nie mów, że to wydraża... A, to jest gimbal. Myślałem, że to drąży dziurę. Nie! Garnitur, który jest kompletnie wodoodporny? Co jest? Ona z ziemniaka zrobiła coś takiego? To jest talent. Ukryty? Nie ukryty, bo w internecie, ale talent. Uuu. Ja myślę, że pod spodem jest ciasto w ogóle. Ja pierniczę, no. Jakie to jest epickie akurat. To wygląda bardzo dobrze, taka gęsta maść. Nie wiadomo, co to jest w ogóle. Zamarznie? Protip, jakoś na 2 godziny wsadza się wodę, potem uderza i ona zamarza. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje ogólnie. Patrzcie. On chyba to zrobi zaraz. Jak? Niesamowite. Niesamowite i zgadnijcie, kto to wymyślił? Nie Polacy. No bo czemu mielibyśmy? Po prostu Azjaci, jest ich więcej, więc wymyślałem więcej rzeczy ogólnie. Ooooo. Ale zrolowany trawniczek taki. Ej, póki co jest git, póki co jest fajne. Skąd taki śnieg brać? Ja też bym chciał mieć w domu taki śnieg, żeby móc sobie rolować sobie. Co tu się dzieje? Z niczego powstaje coś. Jak to jest możliwe? Ale fungus rośnie, wow. O kurde. Jakie to jest niesamowite? Że życie działa w ten sposób, że tak właśnie rośnie. No nie! To jest najlepsze z najlepszych, odkurzanie! Widzicie, jak ten syf sysa do góry? I potem jest pięknie czysta poduszka. No wow! Powiem wam szczerze, to jest... To nie jest wcale fajne! Kurde! Ile jeszcze? Widzowie! Czasem jest tak po prostu, że to wam wychodzi znikąd zupełnie, ale koszulkę chcę w sumie założyć jeszcze. Mimo, że się bardzo duszę, to wiecie, słowo wow, jeszcze jak myślicie, że macie tego nie mówić, nie ma takich szans. Dobrze widzowie, znalazłem dwa, jeden to bluza, drugie kurtka. Jeżeli teraz powiem wow, zakładam kurtkę. Co? Samo wjeżdża? Przydałoby mi się to każdego ranka, każdemu człowiekowi w Polsce, każdemu by się to przydało. Najbardziej użyteczny przedmiot, jaki widziałem. Oprócz tego, co jest właśnie teraz, no to jest dopiero zarąbiste. Ale to ułatwia w ogóle życie ją... Co? Musieliby to zupełnie ręcznie robić, gdyby nie ta maszyna. To jest wyższy poziom. I tak samo to... Wow!
Co jest? W jaki sposób to powstaje? Kiedy? W którym momencie to się obraca? Czy... Stop. Teraz sobie próbuję przypomnieć, czy powiedziałem to, czy nie. Dobra, poczekajcie, zobaczę kamerę, bo coś... Ja nie słyszę niestety tego, co mówię praktycznie, więc... To jest wyższy poziom. I tak samo to... Wow! Co? Widzowie, tak. Jeszcze jak głośno to powiedziałem, się zastanawiałem. Mam nadzieję, że przeżyjemy ten odcinek. Teraz kurtka. Ja pierniczę. Ale śmiesznie. Nie powiedz, łączerem zakładasz ubrania. Czy jestem normalny? Nie no, już do końca muszę wytrzymać. Nie róbmy sobie żartów po prostu. Co tu się dzieje? Co tu się? Czy ktoś gotuje gąbkę, żeby ją umyć? Numer jeden. O kurczę. Ale ładne grawerowanie. W sensie bardzo, bardzo szybkie, przydatne, praktyczne. Bardzo się cieszę z tego powodu, że to tu jest. Bella Forge. Nie, jednak jakaś azjatka, przepraszam. Wymyśliłem sobie to. Uff, ale duszno się robi. Mam nadzieję, że już nic nie będzie ciekawego tam. Takiego niesamowicie posranego akurat. O, jak maszyna do robienia cukierków, to tak samo wygląda. Serio, zaczęłam chodzić w miejsca, jak jest gorąco, to zaczęłam więcej się ruszać, przez to jest mi bardziej gorąco. Nie, nie otworzy się, nie otworzy. O! Esencja słowa WoW. Tu bym przegrał łatwo akurat, ale już zbliżamy się do końcówki, więc raczej nic się nie stanie takiego, na szczęście. O kurde no. Nie wiem, co on robi, czym on wycina, jak to robi, ale wygląda to naprawdę zarąbiście. Aloes. Aloe vera, nie. Ale slime. Prawdziwy, życiowy slime. W sensie taki, wiecie, prawdziwy życie. No dobra, i wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Ta edycja nie była wcale aż taka ciężka, jak mi się wydaje. Efekt, sami widzicie, co tu się wydarzyło, jak ja wyglądam. Co oznacza, że tą grę chyba... bardzo mocno przegrałem, ale za to mogę mówić wow, wow, wow i jeszcze raz. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli masz podobał, zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz i suba i w ogóle. Dziękuję wam za oglądanie. Nice, jeżeli chcecie więcej edycji, to piszcie w komentarzu, co byście chcieli.